Podcast for Every Midlife Crisis Bushcraft. Dzisiaj pokażę Wam dwie pary spodni, które kupiłem kilkanaście miesięcy temu, więc już mam z nimi pewne doświadczenia. Mam nadzieję, że to będą dla Was informacje w miarę cenne. Zacznijmy od spodni Miltech Professional Chimera. To są spodnie, słuchajcie, mutanty. Urzekło mnie w nich to, że mają nakolanniki wbudowane. Plus mają wysoki stan. Tak, tutaj to się rozciąga. Jak ktoś jest zbudowany tak jak ja, czyli ma chudą dupę i lekko wystający bebech, najczęściej właśnie koszula wychodzi. Mówię, jak się zginasz czy siadasz, koszula wychodzi z gaci od razu. Te spodnie, pomyślałem sobie, że dzięki temu, że właśnie mają ten wysoki stan, zniwelują ten efekt i zniwelowały. Teraz tak. Czym one się charakteryzują? Są w miarę ciężkie. To jest rozmiar L. Ja mam 1,90 m, 75 kg wagi, więc kawał chłopa, nie? Ogólnie moje wrażenie. Używałem już ich sporo. Mają wszędzie rzepy. Tu się reguluje na nogawkach. Nogawki się rozpinają, żeby można było zdjąć je i założyć, mając na sobie buty taktyczne. Po chuj? Nie wiem, ale można. Tak czy inaczej, ja je opinam na górę na buty i wtedy mi deszcz do nich nie cieknie. Chociaż przemykają oczywiście, jak deszcz odpowiednio pada, to one będą przemakać. Bardzo mnie urzekła ta kieszonka na jednej nogawce. Tutaj trzymam portfel i nie przeszkadza zupełnie. A tu mam w drugiej nogawce jeszcze niżej. Mogę na przykład trzymać fajki, zapalniczkę, cokolwiek, pierdółki. Ja nie lubię mieć po bokach na kieszeniach rzeczy, dlatego zazwyczaj chodzę z nerką albo z plecakiem. Te spodnie natomiast dają bardzo szerokie możliwości. Tu oczywiście mamy D-ringi. D-ring jest, w każdej kieszeni jest D-ring, żeby można było sobie karabinczyk podwiesić, klucze, wszystko jedno co. Bardzo mi się podoba, że wszystkie kieszenie są zapinane albo na rzepy, albo na suwaki. Ze względu na to, że jak na przykład czasami chodzę w spodniach amerykańskich służb, to one mają zarówno z tyłu na kieszeniach, jak i z boku mają guziki. I one mi wchodzą w oczka tego cholernego hamaka. Ja z tym hamakiem wszędzie chodzę. I to mi trochę przeszkadza. W tym przypadku tego problemu nie ma. Tutaj mamy tak, z przodu, zobaczcie sobie, mamy jedną kieszeń cargo. Ona tu jest jeszcze ze ściągaczem i ze stoperem. A to jest tak, tu jest taka druga. Z przodu mamy dwie kieszenie z dringami zapinane. Na boku jeszcze mamy, oprócz tych na nogawkach kieszeni, mamy jeszcze kieszenie duże cargo. Nie? Fajna rzecz. Z tyłu mamy jeszcze dwie kieszenie na tyłku. W środku żadnych ukrytych już kieszeni nie ma, więc te kieszenie tutaj jest całkiem sporo. Co do użytkowania tych spodni, jak przemokną, to przemokną. Rzeczywiście nie są absolutnie wodoodporne, nie są wodoszczelne, absolutnie nie. Jak zacznie padać, to zacznie padać tak jak każdy. Miałem na sobie poncho, z poncha mi napadało na nogawki, z nogawek się nalało do butów, chociaż nogawki było nałożone na buty, przemoczone wszystko. No, ale to się zdarza. Teraz tak, jeżeli chodzi o te nakolanniki. One działają, rzeczywiście jak robisz coś w terenie, to one się odpowiednio układają i można pracować, nie czuć tego, że na ziemi jest coś twardego, one się nie przecierają, bo... No, korzystam z nich na co dzień, bardzo często w nich chodzę. Problemem jest to, że jak klękniesz na mokrym, to tutaj między te segmenty będzie wchodziła woda i poczujesz tą wilgoć, ale tylko w tym miejscu. Więc nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest to dużo lepsze niż noszenie nakolenników, które w moim przypadku są niewygodne, bo no nakładasz te rzepy z tyłu, te paski, wszystko, to jest minus. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten stan z tyłu wysoki, świetna sprawa, one się tu rozciągają, rzeczywiście koszula nie wychodzi. Tutaj też mają wszyte w kroku takie coś.
tu na nogach. W moim przypadku to na nogach jest problematyczne do zrobienia recenzji, bo ja jestem chudy, więc ciężko w ogóle dopasować do mnie te spodnie. Tutaj mamy możliwość dopasowania na tych rzepach, prawda? Więc ja sobie robię taką wersję najchudszą, żeby w miarę mi nie latały te nakolenniki. Dla osoby, która jest trochę lepiej ode mnie zbudowana, podejrzewam, że będzie to super opcja, żeby te nakolenniki się w ogóle nie ruszały. Ja w tych spodniach się trochę czuję jak w spodniach motocyklowych. Jeżeli jeździcie na motorach, to wiecie, jakie to jest uczucie. To jest bardzo podobne uczucie, nie? Jeżeli chodzi o trwałość, to nie porwałem ich jeszcze. Aczkolwiek widać tutaj, że już się mechaci. Mechaci się z tego, że... O, tutaj lepiej widać, jak się mechaci. Bo jak sobie chodzimy, to rzep o rzep, cyk, 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 tak w sekcji jajo, o jajo, no to tutaj masz rzep o rzep, no i rzeczywiście ten rzep o rzep swoje robi. Dalej, jeżeli chodzi o możliwość dostosowania do siebie, tutaj mają z boku takie rzepy, jak tutaj mam w Helikonie, nie? To tutaj miltekowskie takie rzepy są i można sobie dostosować szerokość tych spodni. Więc jak nie chcesz nosić paska, to nie musisz. W moim przypadku też mogę nie nosić. One dalej pozostaną elastyczne. Wiele osób się obawiało, że tutaj nie ma żadnego guzika, a jest rzep. Powiem Wam szczerze, ja te spodnie mam już 8-9 miesięcy. Chodzę w nich całkiem często. Nie ma problemu z rzepem. Tylko milteki, tak jak MFH, mają jeden minus. To się tych też tyczy. Nie najlepiej znoszą pranie. Blakną w miarę szybko w porównaniu z następnymi spodniami, które Wam pokażę. Pentagon Ranger 2.0. Powiem Wam szczerze, najlepsze spodnie, jakie miałem. Też troszeczkę wyblakły, tylko że to są dużo częściej prane, bo dużo częściej je katuję. W kamuflażu są Pentacamo, tamte są w Kojocie. To jest Pentacamo, wygląda trochę jak Multicam. Ja w Multicamie nie mogę chodzić ze względu na pracę. Zwracają mi uwagę, nie mogę chodzić w Multicamie, a czyli w OCP nie mogę chodzić, ani w WZ-cie, ale w Pentacamo mogę. To jest do Kamogromu bardzo podobne. I teraz tak, jeżeli chodzi o Rangery 2.0, mam też Rangery 1, też w Kojocie. To są zwykłe bojówki, ale w przypadku ten Rangeru 2.0 z tyłu też mamy rzepy i jeszcze działają. Hej, fajnie. Jakość wykonania, super sprawa, macie logo Pentagonu wszędzie, gdzie trzeba. Boczne kieszenie oczywiście są, tylko że tak, na dodatek, świetna sprawa, na drobnicę z boku sobie wkładacie, zamykacie i Wam tu nie będzie wylatywać. To jest komfort duży. Tutaj mamy na pewnie magazynki do pistoletów, nie wiem na co, na zapalniczkę albo w moim przypadku, co ważniejsze od zapalniczki, bo zapalniczkę mam zawsze w innym miejscu. Tu sobie trzymam markery, nie? Jak idę wzdłuż drogi w nocy albo chcę sobie obóz w nocy, jak się od niego oddalam, tu sobie go oznaczam i wtedy w latarce wszystko widać. Bardzo wygodne te kieszonki z przodu są. Ja używam ich do, albo tam trzymam nóż podręczny typu motylek, albo tam trzymam gaz, tak jak tutaj w 511. Więc możliwość dopasowania do ciała nie jest tak dobra jak w tamtych, ale te są dużo lepiej skrojone. To w tych uważam, że jestem bardziej przystojny. Lepiej na mnie leżą. Są dużo wygodniejsze. Tamte nie są wygodne zbytnio. Czy mają swoje plusy? Tamte tak. Teraz tak, obie pary kosztują w okolicach 300 zł. Nie wiem, czy teraz mniej, czy więcej, ale obie w okolicach 300. Gdybym miał kupować jedną parę, bym się nie zastanawiał. Biorę Pentagony Ranger 2.0. Bo są ładniejsze, dużo wygodniejsze. I nie są tak zmutowane jak tamte. Tamte to są, jak sobie wyobrażam, na przykład gdyby dać radzieckim generałom czystą swobodę, jak mają wyglądać spodnie niezależnie od budżetu ich żołnierzy, to właśnie wyglądały jak Miltek Professional Chimera. To nie są złe spodnie, tylko że po pierwsze, jeżeli jesteś tak jak ja, chudy jak trup, to będą latać ci na te nakolenniki. Te z drugiej strony są bardziej slim fitowe. Dużo lżejsze, także polecam obie pary, ale mając do wyboru absolutnie biorę te. Przy okazji w tej chwili jestem w oliwkowych 511. Słuchajcie, te spodnie są nie do zajechania. Kolega je zniszczył dopiero piłą, jak pokazywał mi, jak działa piła do drewna, a tak to uciekał przed psami w maliny
siema, wiesz kto. Wszystko było podarte nawet pod tymi spodniami, a spodnie były nietknięte. Dopiero piła była w stanie je załatwić. Drugi kolega je załatwił, ale jest kaskaderem konnym, więc on jest w stanie każdy spodnie załatwić. Muszę mu takie chimery wysłać, zobaczymy, czy chimery skasuje, bo już chyba wszystkie bojówki, jakie mu wysłałem, był w stanie skatować. 511 chyba miał najdłużej. Więc też polecam, ale absolutnie moje ulubione to Pentagon 2.0. Nie zastanawiajcie się. Zwykłe rangery to są zwykłe bojówki. Nie poczujecie żadnej różnicy. 2.0, naprawdę. Te rozwiązania dodatkowe, owszem, płaci się za nie, ale w ogóle, bez zastanawiania się. Bierzcie w ciemno. Serdecznie polecam. Na koniec powiem, że wasze zdrowie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.